Na początku mówiliśmy o tym, że głównym tematem tej księgi Biblii, jak również księgi Apokalipsy, jest Jezus Chrystus. Pamiętacie te pierwsze trzy słowa księgi Apokalipsy? Apokalipsis Jesu Chrystu, czyli odsłonięcie, objawienie Jezusa Chrystusa. To jest też ciekawe, że w pierwszym rozdziale tej księgi Jan doświadcza tego zachwycenia i zostaje mu ukazany Jezus. Tutaj czytamy takie oto słowa, 12 werset i dalsze. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Niezwykły opis zmartwychwstałego Chrystusa, który jest w niebie. Oczywiście księga Apokalipsy to księga symboli i to, w jaki sposób Chrystus jest przedstawiony, również jest w pewien sposób symbolicznym jakby przedstawieniem Jego osoby. Jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, ponieważ w drugim i w trzecim rozdziale Jezus kieruje do 7 kościołów w Azji Mniejszej 7 listów. I gdybyśmy teraz tak studiowali te 7 kościołów, te przesłania do 7 kościołów, można zobaczyć, że każdy kościół jest w nieco innej sytuacji. Każdy kościół boryka się z nieco innymi problemami, bardzo konkretnymi, specyficznymi. Każdy z tych kościołów ma inną kondycję duchową. Ale to jest ciekawe też, że każdemu temu kościołowi Jezus objawia się nieco w inny sposób. Jakby na początku, w pierwszym rozdziale, możemy zobaczyć taką pełną odsłonę uwielbionego Chrystusa. Jednak tym poszczególnym kościołom Jezus objawia się właśnie w taki specyficzny sposób. Co nam to mówi? Zobaczcie, że w mitologii greckiej, w tych starożytnych religiach, gdzie panowało wielobóstwo, to jakby różni bogowie byli od różnych problemów, od różnych działek w życiu. Jeden to był Bóg burzy, drugi Bóg urodzaju, jeszcze jakiś inny Bóg wojny i można by wyliczać i wyliczać. Nie chciałbym w żaden sposób nikogo urazić, ale spójrzcie, że w jakiś sposób to zostało zaadoptowane w Kościele chrześcijańskim. Mamy całą plejadę świętych. Jest święty Krzysztof od kierowców, jest święta Barbara od górników, jest Augustyn od studentów, jest święty Juda od beznadziejnych przypadków i jakby cała plejada tych świętych, którzy są patronami różnych dziedzin życia. I naprawdę każda dziedzina życia ma swojego patrona. Ale te pierwsze 3 rozdziały Księgi Apokalipsy przedstawiają niezwykłą prawdę, ponieważ tam każdy kościół borykał się z różnym problemem i Jezus przychodził jako rozwiązanie. To Jezus jest rozwiązaniem tych problemów. On jest wystarczający. Właśnie to przesłanie jakby wzywa nas do tego, że Jezus wystarczy. Jezus wystarczy. On jest od każdego problemu. Jemu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On chce i On może pomóc nam, gdy przechodzimy przez różne problemy. On potrafi Cię zrozumieć i On potrafi przeprowadzić Cię przez wszystkie burze, nawałnice życia, które przechodzisz. Jezus
wystarczy.